Rozpoczęła się nerwowa bieganina po sklepach, intensywne sprzątanie mieszkań, zakupy, gotowanie i pieczenie. Dzieci malują jajka, przygotowują pełne koszyki do święcenia, czyli gorączka przedświąteczna w pełni. Ale proszę Państwa, gdy zasiądziemy do wielkanocnego śniadania, będziemy spokojni i szczęśliwi, czego sobie i Państwu życzymy. A święta będziemy mieli pogodne i ciepłe, temperatura od 16 do 19 stopni, trochę słońca, trochę chmur i na pewno nie będzie padało. Przynajmniej tak twierdzą synoptycy. Andrzej Kotlarz, zapraszam na krótkie przedświąteczne wydanie Tygodnia w Krynicy. Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy Krynicy, drodzy goście uzdrowiska, z okazji zbliżających się świąt Wielkiej Nocy pragnę wszystkim Państwu oraz Waszym rodzinom złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne zdrowia, szczęścia, pogody ducha nie tylko w czasie świąt Wielkiej Nocy, ale również w czasie całego okresu wielkanocnego. Chcę też Państwa zaprosić na dosyć szczególne wydarzenia kulturalne w Krynicy. To taki mały świąteczny upominek dla wszystkich mieszkańców oraz gości uzdrowiska. Przygotowaliśmy dla Państwa podczas długiego weekendu majowego 7 wspaniałych koncertów muzyki rozrywkowej dla wszystkich, oczywiście bezpłatnie. Serdecznie Państwa zapraszam, mam nadzieję, że będziecie Państwo zadowoleni i mam nadzieję, że Państwa obecność podczas tych koncertów będzie dla Was miłym wydarzeniem i że atmosfera, która tam będzie, będzie Wam towarzyszyła przez cały okres wiosny, przez najbliższe kilka miesięcy. Serdecznie zapraszam i pozdrawiam. Ostatnia niedziela w kalendarzu chrześcijańskim była szóstą niedzielą Wielkiego Postu, nazywaną Palmową. Jest to święto ruchome, przypadające 7 dni przed Wielkanocą. Rozpoczyna Wielki Tydzień. Zostało ono ustanowione na pamiątkę przybycia Chrystusa do Jerozolimy. Jest to okres przygotowania duchowego do świąt, będącego wyciszeniem, skupieniem i przeżywaniem męki Chrystusa. Niedziela Palmowa obchodzona jest w Polsce od średniowiecza. Według obrzędów katolickich tego dnia wierni przynoszą do kościoła palmy, symbol odradzającego się życia. Tak też i było w Krynicy. Były małe i duże. Od 1986 roku, zgodnie z wolą papieża Jana Pawła II, w Niedzielę Palmową obchodzony jest Światowy Dzień Młodzieży. Tradycyjnie również w Lipnicy w niedzielę pojawiły się największe palmy w Polsce. Byliśmy tam z kamerą.
samorządowców jest między innymi z nami Wójt z Bukowiny Tatrzańskiej. Serdecznie do siebie. W sobotę w pijalni głównej o godzinie 10.30 odbył się piękny koncert zespołu tańca artystycznego z Centrum Kultury Miniatury z Krynicy Zdroju, który zawierał aż 4 taneczne premiery. W hotelu Prezydent mogliśmy w sobotę podziwiać kolejnego mistrza gitary, czyli Jacek Korochoda Band, który promował swoją najnowszą płytę. W niedzielę w pijalni głównej o godzinie 16 wystąpił krakowski zespół Cantito. A jeśli dom będę miał, to będzie bukowy koniecznie, pachnący i słoneczny. Kwietnia o godzinie 16 w Galerii Siedlisko Centrum Kultury w Krynicy Zdroju odbył się wieczór autorski, którego gościem był Wojciech Kuczok, prozaik, scenarzysta, krytyk filmowy, a także speleolog, czyli grotołaz, który spenetrował około 800
jaskiń. Spotkanie poprowadził Łukasz Turek. W tej książce Polaków tak naprawdę nie ma w sensie ścisłym. Tam są, oczywiście narodowościowo możemy uznać, że to jest książka, która się dzieje w sercu polskości i opowiada o Polakach, ale tak naprawdę opowiada o dwóch mniejszościach etnicznych, czy no nie wiem, jedna z nich teraz pretenduje do miana w ogóle narodu. To jest opowieść o Ślązakach i Góralach. I o Ślązakach wśród górali. I tak naprawdę nie występuje tam żaden przedstawiciel Polski centralnej, który by tam przyjechał i reprezentował jakieś cechy narodu polskiego. Na boisku Orlika w Mochnaczce Wyżnej odbyło się rozpoczęcie sezonu piłkarskiego Gminnej Ligi Szóstek, którego organizatorem jest KS Źródlana w Krynicy i Stowarzyszenie Aktywny Tylicz. Turnieje odbywać się będą co 2 tygodnie. Bardzo dziękuję za to, że zaprosiliście mnie, panowie, pani widzę, do tego, aby być patronatem takie wydarzenie. Ja bardzo chętnie to przyjąłem, dlatego że po pierwsze mamy piękny obiekt, po drugie piłka nożna to wielka pasja Polaków, moja zresztą też, a po trzecie uważam, że tego typu rywalizacja zbliża ludzi i taka sportowa rywalizacja daje nam wszystkim poczucie tego, że zrobiliśmy coś sensownego. Chcę powiedzieć, że oczywiście puchar, który zostanie wręczony na końcu, on jest bardzo ważny, bo rywalizacja sportowa, są zwycięzcy, są pokonani, ale tak naprawdę myślę, że to jest taka poważna, ale jednak zabawa. I powiem wam szczerze, że dla mnie najważniejszy to jest ten puchar, właśnie te dwie dłonie. I życzę tego, żeby ten puchar trafił w właściwe ręce, a gdyby się okazało, że będzie tych rąk więcej, to tym lepiej. Chcę też powiedzieć, że takie inicjatywy ja bardzo wysoko cenię i chciałem podziękować z tego miejsca właśnie Stowarzyszeniu KS Źródlana i Stowarzyszeniu Aktywny Tylicz. Nie będę wymieniał pan prezesów nazwiska imienia, wybaczcie, ale myślę, że wszyscy wiemy, o kim mówimy. To jest wasza inicjatywa, to jest wasze dzieło, a ja tylko jestem od tego, żeby wam nie przeszkadzać i trochę pomóc. I obiecuję, że będę tak zawsze robił w miarę swoich możliwości. KS Zuber Krynica wygrał wyjazdowe spotkanie z Dąbrowią Wielogłowy 2-1. Bramki strzelali Robert Oleksy i Janusz Chłód. Tym samym KS Zuber umocnił się na pozycji lidera. A w sobotę, w świąteczną sobotę, na swoim boisku Zuber zagra o godzinie 14 z KPT Nawojowa, na który państwa mecz bardzo serdecznie zapraszamy. Tak jak informowaliśmy w poprzednim programie Tygodnia w Krynicy, długi weekend majowy w Krynicy będzie bardzo bogaty w wydarzenia i koncerty. Proszę posłuchać, co będziemy mogli zobaczyć. Rozpoczynamy w Kościele Zdrojowym 28 w czwartek o godzinie 20. Będzie to koncert artyści Nowosądeczyzny w hołdzie Janowi Pawłowi II. To będzie część pierwsza, a część druga w dzień następny, 29 kwietnia, czyli w piątek, także o godzinie 20. 30 w sobotę w Kościele Zdrojowym wieczór z Krzysztofem Kolbergerem, Tryptyk Rzymski. To będzie na wideo. 1 w niedzielę Tu es Petrus Rubika, także na wideo. 2 w poniedziałek o godzinie 19.30 koncert organowy, w którym wystąpi Łukasz Rypel. I 3 maja we wtorek o godzinie 19.00 msza święta dziękczynna. To wszystko będzie się odbywało w Kościele Zdrojowym. A co zobaczymy na deptaku? 29 kwietnia rozpoczynamy o godzinie 19 koncertem Waweli i Jana Wojdaka. 30 kwietnia rozpoczynamy na deptaku o godzinie 12, będzie to pokaz Strongmanów, o godzinie 16 zespół Smokey Band i o godzinie 21 na deptaku będzie
teatr, biuro podróży, czyli będą szczudła, ognie, efekty świetlne i przejmująca muzyka. 1 maja w niedzielę rozpoczynamy o godzinie 14:00 piątą powiatową spartakiadą integracyjną i o godzinie 16:00 zespół Dzień Dobry, czyli pozytywna akustyczna fala. Będą to między innymi przeboje Marka Grechuty. 2 maja w poniedziałek na Deptaku o godzinie 16:00 nie tylko dla dorosłych, ale także i dla dzieci, Teatr Klinika Lalek, spektakl zatytułowany Księga Gór. O godzinie 18:00 zespół Tribute to ABBA i o godzinie 20:00 zespół Tribute to Boney M. Przypomnimy sobie stare, dobre przeboje. I 3 maja we wtorek o godzinie 10:00 pod tablicą pamiątkową marszałka Józefa Piłsudskiego oczywiście uroczyste złożenie kwiatów, a następnie w pijalni głównej uroczysta akademia, a na Deptaku o godzinie 16:00 zespół Speed Control, czyli covery polskiego rocka i o 19:30 spotkanie z dobrym bluesem, czyli zespół JJ Band. To wszystko na Deptaku w długi weekend majowy, na który Państwa bardzo serdecznie zapraszamy. I jeszcze parę imprez towarzyszących. 29 kwietnia o godzinie 19:30 w kinie cyfrowym odbędzie się spotkanie ze znakomitym i znanym aktorem Marianem Dziędzielem. Będzie to spotkanie z cyklu Krynicka Panorama Sztuki pod honorowym patronatem burmistrza Krynicy Zdroju. Spotkanie poprowadzi Dariusz Domański, a spotkanie poprzedzi o godzinie 17:45 pokaz filmu Dom Zły. I także w ramach spotkań z cyklu Krynicka Panorama Sztuki 5 maja o godzinie 15:00 Centrum Kultury w Krynicy Zdroju i burmistrz Krynicy Zdroju zaprasza na spotkanie ze znanym reżyserem Krzysztofem Zanussim. Spotkanie także poprowadzi Dariusz Domański, a spotkanie poprzedzi film o godzinie 13:00 Brat naszego Boga. Zapraszamy. Dyrektor Centrum Kultury w Krynicy Zdroju i organizator pleneru Marzena Kowalska oraz artyści mają zaszczyt zaprosić Państwa na finisaż wystawy malarstwa 6. Międzynarodowego Pleneru Malarskiego w kręgu pogranicza Łańcuch Krzemienna 2010. Na wystawie prezentowane będą również prace artystów, uczestników Międzynarodowego Pleneru Malarskiego Nowica 2010 zorganizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Nowicy. Finisaż odbędzie się 30 kwietnia w sobotę o godzinie 17:00. Przypominam, Galeria Sztuki w Siedlisku w Krynicy Zdroju. I na koniec jeszcze kino cyfrowe od 25 do 28 kwietnia. Proponujemy film Rio, animacja, jest to komedia familijna produkcji USA, 3D z dubbingiem. I romantyczna komedia, także produkcji amerykańskiej, Żona na niby. I film Sucker Punch. Film fantastyczny, także produkcji amerykańskiej. I już na zakończenie od całej ekipy telewizji Krynica życzymy Państwu wesołych, spokojnych i pogodnych świąt wielkanocnych. Dziękujemy bardzo, spotykamy się za tydzień po świętach.